Witajcie! Opowiadałem Wam o dwóch popularnych lampach ECC83 i L84. Oczywiście tych popularnych lamp jest dużo więcej, bo i KT88, 300B, KT77, 6L6, 2A3 te lampy mogą być pisane na tę listę. Jednak te lampy należą do tych droższych, a jeszcze w akceptowalnej cenie można spotkać EL34. I o niej będzie ten film. Ponieważ materiału zgromadziłem dosyć dużo, film może mieć ponad 40 minut. W związku z czym, informuję, że ten film jest raczej dla pasjonatów i poszukiwaczy lamp typu NOS, chociaż. Przepowiadaniu o historii lampy EL34 można znaleźć bardzo wiele wartościowych informacji. Chciałbym przy okazji powtórzyć, że nie będę prezentował konstrukcji wzmacniaczy lampowych opartych na znanych konstrukcjach, bo w sieci znajdziecie mnóstwo materiałów, jak taki wzmacniacz wykonać. Ponadto uważam, że po zapoznaniu się ze wszystkimi filmami na mojej playliście wzmacniacz lampowy, będziecie w stanie po zdobyciu schematu taki wzmacniacz samodzielnie złożyć. Ja jestem człowiekiem z duszą artysty, bo jak już zdążyłem się wam pochwalić, maluję obrazy, czasem gram. Dawno temu pisałem jakieś krótkie historie. Z tego faktu wynika to, że idę własną ścieżką i choć biorę pod rozwagę opinie widzów, to jednak ten kanał nie jest koncertem życzeń. Film będzie opublikowany 26 grudnia. Mam wtedy wolny termin. Mogę go tam zaplanować. Więc w przerwie świątecznej będziecie mogli zapoznać się... Z treścią tego filmu, i mam nadzieję, że jesteście wypoczęci i gotowi na nowe ciekawe informacje. Być może niektóre już znacie. Materiały, które tutaj prezentuję, znajdziecie w internecie i literaturze, a źródła są na końcu filmu. Zacznijmy od opisu ze strony r Ja wiem, że to się czyta r-type.org, ale. Żeby łatwo było znaleźć adres, podaję go w języku polskim. EL34 to pentoda wyjściowa z zrażeniem pośrednim, przeznaczona do podstawki oktalowej, która uzupełniła gamę produktów filmy Mallard. Znamionowa moc admisyjna anody to 25 W i nachylenie charakterystyki 11 mA V. Lampa ta nadaje się do wszystkich zastosowań wymagających mocy od 11 W do 100 W przeciwsobnie. I jest odpowiednia do wysokiej jakości wzmacniaczy domowych i urządzeń nagłośnieniowych. W Polsce stosowana była m.in. innymi sprzęcie firmy Fonika, np. w radioli ZDZ 105 oraz w szafach grających gramofonowych M122, M123, M110 Meloman. Lampata ta była także używana we wzmacniaczu rozgłoszeniowym StOBIS ze Wrocławskich Zakładów Doświadczalnych, zdaje się, ale już nie pamiętam nazwy tej firmy. Ma stosunkowo małą średnicę, jak na Pentode o mocy 25 W. Osadzenie lampy o średnicy mniejszej niż 38 mm. Maksymalna długość całkowita wynosi około 113 mm, a maksymalna wysokość osadzenia 58 mm. Dwie el 34 pracujące w układzie przeciwsobnym we wzmacniaczu domowym. Dają moc wyjściową od 14 W przy całkowitych zniekształceniach harmonicznych mniej niż 1% przy napięciu anodowym 430 V lub 16 W przy zniekształceniach 3% i napięciu anodowym 400 V. W przypadku urządzeń nagłośnieniowych dwie lampy EL34 mogą pracować w układzie przeciwsownym pentodowym, a przy użyciu polaryzacji automatycznej, przy napięciu zasilania 375 V, dostępna moc może wynosić 35 W przy całkowitych zniekształceniach harmonicznych 5%. W przypadku jeszcze wyższych mocy można zastosować stałe napięcie polaryzacji, polaryzacji siatek sterujących, i napięcia anodowe do 800 V. Moc wyjściowa przy napięciu anodowym 800 V wynosi 100 W przy zniekształceniach 5%. Pojedyncza EL34 pracująca w klasie A oddaje moc 11 W przy 10% zniekształceniach przy napięciu anodowym 265 V. Opracowano specjalną technikę, aby umożliwić EL34 działanie przy wysokich napięciach anodowych, zachowując prostą konstrukcję opartą na podstawce oktalowej. Obudowa lampy jest wykonana w całości ze szkła, tradycyjnie zakończona tłoczeniem. Jest to taka szklana stopka z metalowym pierścieniem, który spaja razem szkło i tworzyło sztuczne podstawy oktalowej. Sztywne nóżki wykonane są z drutu i wystają ze szklanej osłony. I dokładnie pokrywają się z kółkami w podstawie ósemkowej czy tam oktalowej. Podczas produkcji przewody te są prowadzone bez skrzyżowania się, co ma znaczenie przy ryzyku przepięć i zwarć. W przypadku pracy z wysokim napięciem podstawka lampy musi być przeznaczona do odpowiedniego napięcia. Pamiętajcie, 800V to jest sporo. Tak mała lampa jak EL34 rozpraszająca dużą ilość ciepła na anodzie. I siatce kranującej wymaga odpowiedniej wentylacji. Powinna być zamontowana pionowo, a powietrze powinno swobodnie krążyć. Odległość między dwoma EL-34 powinno wynosić co najmniej 4 cm, a odległość od ścianek obudowy i innych elementów konstrukcyjnych co najmniej 3 cm. Rezystory drutowe, transformator sieciowy i prostownik nie powinny znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie lampy. Ponieważ materiał na pierwszej stronie tej ulotki został przygotowany do kwietniowego wydania Wireless World z 1952 roku, kontynuowano pracę nad obwodami z obciążeniem dwóch lamp L34 w układzie przeciwsobnym, ultralinear. Do tej pory tego rodzaju stopień wyjściowy nie wzbudził większego zainteresowania, choć jedna wersja układu była omawiana przez DTN Williamson i PJ Walker. Amplifiers and Superlatives. Wireless World wrzesień 1952. W Stanach Zjednoczonych ten typ stopnia wyjściowego jest nazywany jako ultraliniowy. Termin obciążenie rozproszone pojawia się, ponieważ siatki ekranujące stopnia wyjściowego są podłączone do odczepów na uzwojeniu pierwotnym transformatora wyjściowego. Także część obciążenia pierwotnego jest wspólna dla obwodów anody i siatki ekranującej. Schemat obwodu w parawym górnym rogu rysunku pokazuje przybliżone położenie punktu roboczego lamp dla optymalnej pracy 2 EL34. 20-watowy wzmacniacz wykorzystujący ten typ stopnia wyjściowego został opracowany przez WA Fergusona Small Art Valve Measurement and Application Laboratory w artykule Design for a 20-Watt High Quality Amplifier w majowym i czerwcowym wydaniu IRS World 1959. Ze schematu obwodu można zauważyć, że praca z obciążeniem rozproszonym leży gdzieś pomiędzy warunkami triody i pentody. Podłączenie pentod wyjściowych jako triod jest równoważne przesunięciu odczepów siatki ekranującej do końców anodowych uzwojeń. Z drugiej strony, dla normalnego połączenia pentodowego siatki ekranujące Byłoby skutecznie podłączyć do środkowego punktu transformatora. W ten sposób warunki obciążenia rozproszonego zapewniają kompromis między niskimi zniekształceniami triody i wysoką czułością pentody. EL34 należy do lamp audio Mallarda World Series. Inne ważne typy to EF86, ECC83, EL86. 84. Szczegóły historyczne powstawania lampy są przytoczone z magazynu Vacuum Tube Valley Issue 16, choć ta lampa była omawiana także w wydaniu drugim. Co ciekawe, dużo informacji przytoczonych w magazynie pochodzi od inżyniera Alana Blake'a z Mollarda, który pracował w Mollard Blackburn w latach 70. Poza tym do powstania artykułu pana Erika Barbora, znanego nam już z poprzednich opracowań, przyczynił się Phil Taylor który jest kolekcjonerem lamp. Pokażę Wam kilka zdjęć z tego artykułu, bo oczywistym jest, że nie jestem w stanie zgromadzić wszystkich typów EL34. Wygląda na to, że Philips pokazał lampę EL34 w 1954 roku. Na desce kreślarskiej mogło to powstać kilka lat wcześniej, bo istnieje katalog z danymi technicznymi z 1950 roku, wypuszczony przez Philipsa, który o tej lampie wspomina mimochodem. Najwyraźniej nie zrobili z tego jakiejś tam wielkiej afery, ponieważ podręczniki Philipsa z tamtego okresu nawet nie wspominają o tym typie. EL34 została wprowadzona jednocześnie z GZ34, więc oba typy najwyraźniej miały być używane razem we wzmacniaczach audio. I faktycznie wczesna podstawka GZ34 wyglądała identycznie jak podstawka EL34, z wyjątkiem krótszej konstrukcji i mniejszej bańki. Alan Blake zauważa, że EL34 wywodzi się z wcześniejszego rozwoju typu 4699 firmy Philips. Pierwotnie przeznaczonych do użytków filmowych wzmacniaczach dźwięku. Inżynierowie Philipsa pokazali swój klasyczny 20-wotowy obwód wzmacniacza HiFi w majowym i czerwcowym wydaniu Wireless World 1959 roku. Więc, może, były pierwszą publikacją aplikacji lampy EL34. Schemat był przedrukowany w 1959 roku w książce Malarda Circuits for Audio Amplifiers, która do dziś jest wznawiana. Wydaje się, że oprzyrządowanie i wczesna produkcja. Produkcja są w całości dziełem głównego zakładu Philipsa w Eindhoven w Holandii. I to moja dygresja jako autora tego filmu: większość uznanych konstrukcji wzmacniaczy lampowych opiera się właśnie na tej publikacji. Do schematów wprowadza się naprawdę niewielkie zmiany, wymienia się wstępną pentodę na triodę, ale ważniejszą rolę odgrywa ułożenie elementów ze względu na pojemności i indukcyjności pasożytnicze, jakość transformatorów głośnikowych i umiejscowienie w uzwojeniu pierwotnym odczepu dla Ultra Linear. Są szkoły, gdzie twierdzi się, że wystarczy przesunąć punkt o 30 zwojów i wzmacniać już nie gra. Jeśli znacie język angielski i macie dostęp do zagranicznych portali, koniecznie kupcie tę książkę. Spis treści widzicie na ekranie. Phil Taylor podejrzewa, że EL34 wywodzi się z EL37 ponieważ oryginalne specyfikacje obu modeli są niezwykle podobne. Ponieważ Philips był zmuszony płacić tantiemy RCA za prawo do produkcji tetrodwiązkowych z siatką kierującą, właśnie takich jak EL37, model EL34 został całkowicie wykonany jako pentoda, aby uniknąć problemu patentowego, a tym samym obniżyć koszty produkcji. Kolejną różnicą było zastosowanie stosunkowo nowego stempla uszczelniającego na podstawie EL34 zamiast starszej konstrukcji zagniata w, 37, w ten sposób umożliwiając wyższą moc admisyjną i wyższe napięcie robocze. Wszystkie lampy serii EL3X były blisko spokrewnione, mimo że niektóre zostały wyraźnie przeznaczone do użytku audio jak EL31, EL34, EL37 lub do odchylania poziomego w OTV, EL36. A później EL38. Kolejne niezwykłe podobieństwo jest między lampami EL31 i EL38. Chociaż ta pierwsza miała służyć jako wzmacniacz mocy audio, a druga była przeznaczona dla odchylania w odbiornikach telewizyjnych, obie lampy wydają się być identyczne ponieważ ich wartości znamionowe są prawie identyczne, za wyjątkiem szczytowego napięcia anodowego EL38. Obie lampy miały kapturki anodowe i takie same podstawy. EL31 miała również łatwą zmianę szklanej bańki na większą średnicę w fabryce, który była robiona. E Fabryka ta produkowała oba modele. Strzeżcie się więc mędrców, którzy twierdzą, że brzmienie lamp audio to jakaś szczególna magia, że magia ta nie istnieje dla lamp używanych w telewizorach. Pamiętajmy, że od lat 50. do lat 80. XX wieku sprzedaż lamp telewizyjnych znacznie przewyższała sprzedaż lamp przeznaczonych do audio. Lampy odchylania poziomego mogą tworzyć doskonałe urządzenia audio. Podniosły się głosy, że oficjalnie maksymalne napięcie anody EL34 wynoszące 800V prądu stałego było zbyt wysokie dla lamp z podstawką oktalową. Problem dotyczy odległości nóżek dla napięcia przebicia. Pin 3 jest anodą, jego bliskość do pinu 2 po odłączeniu grzejnika wydaje się bardzo złym pomysłem. Tak samo jest z ekranem na pinie 4 i siatką sterującą na pinie 5. Więc zaleca się stosowanie lamp w konstrukcjach wzmacniaczy ultraliniowych. Zdecydowana większość oktalowych lamp mocy, przynajmniej tych nieoznaczonych przez Philipsa lub Malarda, jest przystosowana do maksymalnego napięcia 400 lub 500 V na anodzie. Model 6550, który pojawi się wkrótce po EL34, wykorzystywał specjalną podstawkę z żebrami między pinami, żeby zwiększyć długość ścieżki przebicia. Nawet wtedy Tungsol ocenił napięcie na anodzie lampy 6550 tylko na maksymalnie 600 V. Philips od dawna znany jest z agresywnego marketingu, więc to napięcie 800 V wydaje się być przykładem ich standardowej praktyki. Długie opóźnienie między opracowaniem EL34 a jej wprowadzeniem na rynek również wskazuje na wykalkulowane podejście do rozwoju nowych produktów. Alan wspomina, że jest pokusą dla użytkowników EL34, opracowana przez malarda. Pentoda Super EL34 z roku 1958. Oficjalnie, biorąc pod uwagę numer EL131, została ona wypróbowana i opublikowana, ale najwyraźniej nie została wprowadzona do produkcji. Jak na ironię. Ta prototypowa lampa jest krótko krótkowzmiankowana w wydaniu Vademecum z 1994 roku na tej samej stronie co KT67, 350B, 7581 i 7591. Wśród pierwszych wzmacniaczy wykorzystujących EL34 był Marantz 2 z 1955 roku, Denaco Mark II 1956 roku i rzadki Pi Mozart. 9W urządzenie brytyjskie Single Edit z roku 1996. Proste wymagania co do sterowania lampy EL34 pozwala zbudować przy użyciu tylko trzech lamp wzmacniacza 30-40W. Potrzebne są dwie EL34 i triodopentoda, taka jak ECF82, jako wzmacniacz napięcia i rozdzielacz fazy. To sprawiło, że EL34 stał się obowiązkową pozycją dla Dynaków w ich wzmacniaczach Mark Markwo i ich wersji stereo, czyli Stereo 70. Pokazuję wam te schematy, żebyście zobaczyli, że tam nie ma niczego niezwykłego. Odczarowuje Wam te lampy, ale to potrzebne, żeby zrozumieć, że samemu można taki układ zaprojektować i wykonać. Co najmniej pół miliona wzmacniaczy Stereo 70 zostało sprzedanych od 1958 do 1977. EL34 była również używana w Lig ST50, ST60, Marantz 5, 8A, 8B, 9... HH Scott 240, 250, 272, 290, Echo HF 35, HF 50, HF 60, HF 87, HF 89, Hit W7A, Acrosound UL 2, UL 120, Fisher 55, 200, SA 300 i X1000, i wielu, wielu innych. Wymawiałem te nazwy ze spolszczeniem, żebyście mogli sobie je poszukać w Google'ach. To jedne z najlepszych wzmacniaczy lampowych Hi-Fi, jakie kiedykolwiek wyprodukowano. Więc to wcale nie była taka zła lampa, prawda? I faktycznie wielu audiofilów woli ją od 50 i innych typów. Popularność EL34 została przypieczętowana, kiedy Jim Marshall wybrał ją do swojego wzmacniacza gitarowego JTM45 w 1965 roku. Wybrał EL34, ponieważ była tańsza i łatwiejsza do zdobycia w Anglii niż 6L6, której używał wcześniej. Wzmacniacz ten stał się standardem w brytyjskim brzmieniu bluesowo EL34 trafiła również do wzmacniaczy HiWatt, Orange i Laney. Wszystkich wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii tak samo jak popularna kanadyjska marka Tenor, ponieważ EL-34 ma znacznie wyraźniejszą charakterystykę zniekształceń niż 6550 lub inne podobne lampy mocy, jej dźwięk jest charakterystyczny i ma duży wpływ na barwę dźwięków ciężkiego roka. Marszale często pracują na pełnej mocy, co powoduje problemy z niezawodnością. W rzeczywistości amerykański importer Marszala montował mocniejsze lampy 6550 w późniejszych latach 70. i wcześniejszych 80., ale kiedy w 1986 roku wprowadzono nowego dilera, Marszal był nieugięty. Smacniacze miały być wyposażone wyłącznie w lampy EL34. Jak na ironię, Niektórzy głównie dilerzy marszala Wielkiej Brytanii umieścili KT-77 we wzmacniaczach, które sprzedawali lub serwisowali, mimo że dźwięk był zupełnie inny. Po prostu dlatego, że KT-77 mogła łatwiej tolerować uderzenia, jakie przyjmowała lampa we wzmacniaczu gitarowym. Dlaczego EL34 brzmią tak różnie od innych lamp używanych we wzmacniaczach lampowych? Polska fonika stosowała EL84 w swoim gitarowcu W701. W mojej prywatnej opinii EL34 brzmią trochę za słodko, a jest to uwarunkowane pewnie tym, że preferuje ciężkie odmiany metalu jak Vader czy Marduk, bardziej niż lekki rock taki jak Guns N' Roses czy Metallica. Odpowiedzią jest fakt, że lampy te były tanie, miały mniej twardą próżnię i mniej sztywną strukturę niż modele 6550 i podobne. Ponieważ napięcia sygnału we wzmacniaczach lampowych mogą czasami być bardzo wysokie, piezoelektryczne i mechaniczne zachowanie lampy może wpływać na dźwięk. Ogólnie większość EL34 ma bardziej miękki przesterowany dźwięk niż 6L6 lub 6550 z powodu różnic konstrukcyjnych i projektu pentody. Sylwania 6CA7 z lat 70. I MOV KT77 to w rzeczywistości tetrody wiązkowe, które dają mniejsze zniekształcenia niż pentody. Zwykle nie jest to łatwe do usłyszenia przy niskich głośnościach, ale jest dość oczywiste, gdy wzmacniacz jest przesterowany, szczególnie wzmacniacz gitarowy. Dlatego osobiste preferencje mogą być głównym czynnikiem przy wyborze lampy, a jak wspomniałem, dla mnie osobiście lepiej brzmi EL84. Teraz sobie Omówimy typy lamp, i jest to temat raczej dla poszukiwaczy lamp New Old Stock. Na początku był tylko oryginalny Philips Mollard, czyli typ pierwszy, bez kodu XF, z kwadratowym wykończeniem szklanej bańki, czyli bańka była ze szwem, metalowym pierścieniem bazowym, co w rzeczywistości jest tanim wykończeniem no i to było ze stali niklowanej. Anody są średnio szare, zgrzewane punktowo z dużą metalową okrągłą płytką na górze wewnątrz bańki, prawdopodobnie dla Getera. Błysk Getera po wewnętrznej stronie szklanej bańki był zwykle ciemniejszy od srebrnego albo nawet srebrno czarny. Po bokach płyty znajdowały się cztery małe prostokątne otwory, po dwa z każdej strony, chodzi o płytę anodową. Lampy typu pierwszego zostały wykonane głównie w zakładzie produkcyjnym lamp Philipsa w Eindhoven w Holandii. Były sprzedawane jako Amperex, Bugle Boy, Mallard, Telefunken, Valvo oraz pod innymi europejskimi markami od połowy do późnych lat 50. L34 typu pierwszego były prawdopodobnie najlepszymi, jakich kiedykolwiek wyprodukowano, co przyczyniło się do niemożliwości znalezienia próbek NOS do testu odsłuchowego. Typ pierwszy miał kod daty wypity z boku metalowej podstawy, nie był wytrawiany na szklejach w późniejszych wersjach. Moc admisyjna zawsze wynosiła 25 W, ale zwykle można było ją nieco przekroczyć. Nierzadko występowało to w niektórych wzmacniaczach zarowych. Prawidłowo używane lampy typu pierwszego często mają pęknięcia cieplne, naprężeniowe w metalowym pierścieniu, ale często nadal testują się jak nowe. Typ drugi. Kot XF-1 miały podstawę o dużej średnicy z ciemnoczerwonego lub ciemnobrązowego bakieritu. Kołki na podstawie zostały ponumerowane, a na środku kołka ustalającego znajdował się mały otwór. Były też dwa pierścienie getterowe o małej średnicy, a górna część bańki została zaokrąglona bez szklanego zgrzewu. Typ drugi miał również zgrzewane anody z dwoma prostokątnymi otworami po obu stronach. Klasyczny profil. Pierwsze wersje typu drugiego XF-1 pojawiły się około roku 1957 lub 1958. I były oznaczone jako Amperex, Mallard, Telefunken. Późniejsze wersje są często oznaczone jako 6CA7 przez EL34 z logo Amperex, Tungstram, RCA, GE lub Sylvania. Amerykańskie oznaczenie Jedek 6CA7 zostało najwyraźniej nadane około 1960 roku. Również widziano oryginalną lampę z logiem Dynako we wzmacniaczach Dynako z lat 60. Wszystkie typy 2 posiadały parę czterocyfrowych kodów produkcyjnych. Wczesne typy 2 XF1 miały kod daty wydrukowane czarnym tuszem, nieco większymi literami niż późniejsze typy 2, czyli XF2, z kodami daty wyrytymi na stałe na szkle. Typ drugi występuje w trzech podstawowych wersjach. Kodowanie XF1 oznacza produkcję w zakładzie Malarda w Blackburn w Wielkiej Brytanii, B na kodzie daty. Od późnych lat 50. XX wieku do lat 1961, może 2. Pierwsza generacja XF1 miała ciemnoczerwoną podstawę o większej średnicy z bardzo dużym okrągłym pierścieniem górnego getera. Późniejsze wersje XF1 miały ciemnobrązową podstawę z bakilitu i mały pierścienie getera z podwójną otoczką. Typowy kod daty XF1 to XF1BOK2. Kodowanie XF-2 oznacza produkcję w Blackburn lub Einhoven we wczesnych do późnych lat 60. i wczesnych 70. XX wieku. XF-2 wyprodukowany w Blackburn ma czarne bakilitowe podstawy o standardowej średnicy i duże pojedyncze lub podwójne pierścienie gettrowe. Zazwyczaj podwójne pierścienie gettrowe typu D były wytwarzane od początku do połowy lat 60. XX wieku, a duże wersje z pojedynczym pierścieniem gettrowym pojawiły się później. Jednak nie zawsze tak było. Typowy kod daty dla Blackburn XF-2 to XF-2B4. T4. Blackburn sprawiło, że XF-2 było szeroko sprzedawane w USA pod markami CBS, GE, HP, Magnavox, Motorola, RCA, Sylvania, Zenit i inne. XF-2 wyprodukowany w Eindhoven miał średniobrązową podstawę bakielitową z podwójnymi pierścieniami GTA w kształcie D. Były to marki Amperex, Boy, Dynaco, Marantz itd. Tak kod wczesnej daty dla Eindhoven XF-2 to XF-2X7H. Uwaga na trzy cyfry produkcji i kod daty. Zauważcie, że Tesla wyprodukowała kilka knock-offów XF1, czyli takie tanie podróbki. Mają taką samą podstawę o dużej średnicy z pewnymi różnicami kosmetycznymi. Średnica nóżek była nieco większa i były bardziej kwadratowe niż okrągłe. W środkowym bolcu ustalającym nie było dziury, a getter miał tęczowy kolor na krawędziach. Kodowanie XF3, XF4, XF5 to była mieszanka kombinacji. Są spotykane lampy z Blackburn XF3 i XF4 ze zgrzewanymi anodami i pojedynczymi pierścieniami getterowymi oraz kodami z początku lat 60. i późniejszych. Są również XF3, XF4, XF5 z podwójnymi pierścieniami D i brązowymi podstawami z bakelitu, oczywiście wyprodukowanymi w Eindhoven w Holandii. Dodatkowo mamy podróbki XF-3 z karbonowanymi płytami anody i pojedynczymi pochłaniaczami gettorowymi wykonane pod koniec lat 60. W XF-3 i nowszych wersjach trudno jest wymyślić dokładny sposób identyfikacji każdego typu, ponieważ te trzy były różnymi odmianami. Typ trzeci pojawił się około 1968 lub 1969 roku. Jego podstawa była mniejsza i czarna. Anodę zaczęto produkować przez zaciskanie krawędzi. Posiadała także kwadratowe otwory w każdej stronie blaszki. Wiele z tych lamp wyprodukowano w Blackburn. Były trzy odmiany typu trzeciego najpierw z dwoma pierścieniami getera, potem z jednym, a na koniec w latach 80. z jednym pierścieniem i anodą zgrzewaną punktowo prawdopodobnie wykonaną przez tungsten. Eksperci EL34 twierdzą, że jakość zaczęła spadać w latach 80., a później zgrzewana anoda EL34 była najmniej spójną ze wszystkich produkowanych. Wiele miało problemy z mocą admisyjną siatki ekranującej i problem z niezawodnością. Telefunken z podstawką metalową z lat 50., oznaczony jako EL34, został wyprodukowany w Eindhoven przez Philipsa. Telefunken fizycznie wyprodukował co najmniej trzy różne wersje EL34 w latach 60. i 70.. -tych. Wersja z lat 60. miała czarną bakielitową podstawę z podwójnymi pierścieniami pochłaniającymi. Anody były tłoczone z pięcioma małymi kwadratowymi otworami na bok i miały kołnierze wzmacniające dwa okrągłe otwory po każdej stronie blaszek anody. Logo Telefunken i kod daty zostały wydrukowane białym tuszem. Późniejsze wersje Lab Telefunken były wersjami smokłymi, podobnymi do typu trzeciego, skarbowanymi czy tam żebrowanymi płytkami anody i wgłębieniem w górnej części lampy. Zostały one wykonane przez oddział ITT w NRD. Zauważmy, że istnieje wiele podrobionych wersji telefonken EL34, wyprodukowanych w Chinach, Japonii i innych krajach, więc trzeba uważać. Valvo z Niemiec, również należący do Philipsa, produkował niektóre EL34 w latach 60. Te najwyraźniej były podobne w wyglądzie do malardów typu drugiego i miały podwójne pochłaniacze getterowe. Siemens najwyraźniej faktycznie nie produkował EL34, ale sprzedawał rebrandowane Malardy XF2 z logo i pudełkiem Siemensa w latach 60. i 70. -tych. W latach 70. sprzedawali także smukłe EL34 firmy ITT z Niemiec Wschodnich w pomarańczowych i niebieskich pudełkach. Według Kevina Dilla z Upscale Audio, ani Lorenz, ani RFT nigdy nie wyprodukowało. EL34, a przynajmniej nikt nie widział tych lamp w USA. Niestety, pan Kevin się myli, bo ja osobiście posiadam 4El34 z logiem RFT. Było kilka wyprodukowanych w Japonii EL34 pod marką Philips Mallard, zostały wykonane przez Masushita i były oferowane pod koniec lat 60. i 70. XX wieku, a wyglądały jak XF2, z wyjątkiem charakterystycznego szwu lub błyszczącej linii w górnej części szklanej bańki. LCA zmieniało markę tych lamp, a Dynaco dawało je do swoich zestawów stereo 70 jako lampy Dynaco. W 1958 roku jeden z głównych konkurentów Malarda zdecydował się przejąć część rynku EL34, ponieważ konstrukcja Pentody oznaczała, że siatka ekranująca nagrzewała się bardziej niż w porównywalnej tetrodzie strumieniowej dział Marconi Osram Valve firmy GEC, czyli GEC, stworzył KT77. Wyglądała jak EL34, miała punkt pracy jak EL34, ale była zbudowana bardziej jak 6550 z anodą cylindryczną typu tytrody strumieniowej i co najważniejsze dodatkowymi siatkami kierującymi wiązkę elektronów, co obniżało prąd siatki ekranującej. Dało to mniejsze zniekształcenia i większą niezawodność. Niestety KT77 była droższa i nie miała zbyt dużego udziału w rynku OM. Około 1969 roku Sylwania zdecydowała, że mają dość kupowania EL34 od fabryk Philipsa, więc wzięli konstrukcję 6550, zmienili siatki i lampa była obciążalna jak EL34. Nazywało się to 6CA7STR lub 6CA7STR albo Fat Battle 6CA7, czyli gruba bańka 6CA7. Była zadziwiająco podobna z wyglądu do 6550 za wyjątkiem zwykłej, małej czarnej podstawy z bakilitu. Jej siatka sterująca strumieniem elektronów dawała wydajność i dźwięk podobny do 6550 lub KT77. Niestety nie była tak udana jak prawdziwa pentoda. Produkcja zakończyła się w 1988 roku. GGE albo po naszemu GE stworzyło własną wersję w latach 70. i 80. -tych. Kopie zostały wykonane w latach 90. przez Softeka reflektor w Rosji i przez EI z Serbii, ale najwyraźniej miały problemy z kontrolą jakości i odniosły bardzo mały sukces. Lampy EL34 były szeroko produkowane, pomimo ich niewielkiego popytu w porównaniu z lampami telewizyjnymi. Prawie 20 różnych fabryk produkowało EL34 od wczesnych lat 60. do lat 80. Dziś Softek, Swietłana, Jeje, EI oraz dwie ostatnie chińskie wersje cieszą się znaczną sprzedażą. Autor. Artykuł oszacował, że obecny roczny światowy popyt na lampy EL34 może wynosić nawet 350 tysięcy. Przy czym Marshall jest największym pojedynczym konsumentem około 100 tysięcy lamp, głównie na nowe wzmacniacze torowe. Tyle o wersjach lampy EL34. Jak widzicie, na rynku było wielkie zamieszanie z tą lampą, dlatego też, jak kupujecie NOS-y, zwracajcie uwagę na jej konstrukcję. Zobaczmy, jak lampa EL34 testuje się. Jak to często bywa w przypadku lamp mocy, audiofile i gitarzyści mają jedynie empiryczny i subiektywny pogląd na różnicę między markami, epokami produkcji danych typów. A przy okazji, pozdrawiam pewnego młodego gitarzystę, który obrażał mnie na kanale pana Adama w związku z lampą L84, ale nie szukajcie konwersacji, uznałem, że ta granie jest warta świeczki i usunąłem posta. Nie warto było odpisywać na niegrzeczne zaczepki. Zaś z lampą EL34 sytuacja jest szczególnie chaotyczna, bo oni wiadomo, że została wyprodukowana przez co najmniej kilkadziesiąt fabryk na całym świecie w różnych wersjach. Tutaj znajduje się podsumowanie testu EL34 przeprowadzonego w ciągu ostatnich kilku lat. Większość danych dotyczących typów NOS New Old Stock. Pochodzi z połowy lat 90. XX wieku i powinny być reprezentatywne, zakładając, że ktokolwiek kiedyś jeszcze zobaczy lampę Philipsa typu pierwszego. Później produkowane lampy były testowane na dokładnie tym samym sprzęcie w ten sam sposób. Wyniki testów, które widzicie, dotyczą lampy EL34, w tym także KT77, 6CA7. Testowane były w taki sposób, że na anodzie daliśmy 500 V, na ekranie 300 V, lampa pobierała 75 mA. Wszystkie testowane były z transformatorem o impedancji uzwojenia pierwotnego o 3200 ohmów, obciążone 8 ohmami na obwodzie wtórnym. Zniekształcenia testowane były przy 1 W, obciążeniu 8 ohmów, przy 1 kHz. Wartość szczytowa Vout pobrano wprowadzając lampy w stan obcinania obserwując przebiegi na styloskopie i mierząc napięcie wyjściowe RMS w tym momencie. Ten pomiar daje pewne wskazania szczytowej zdolności emisji lamp. Żeby dokładnie przejrzeć tabelkę zatrzymajcie film i przyjrzyjcie się oraz wyciągnijcie wnioski. Autor tego testu napisał, że był on dość trudny, ale praktycznie wszystkie starsze lampy poradziły sobie z nim bez żadnych gorących punktów na anodach czy ekranach, czy tych czerwonych blaskach, przegrzaniach. Wyjątkiem były lampy Malarda Typ 3, który miał przegrzaną anodę, japoński Amperex z 1970 roku, który pokazał rozgrzany do czerwoności przewód ekranu w dwóch miejscach, oraz Amperex Malard z lat 60., który zepsuł się z powodu luźnych elementów. Wszystkie lampy były używane. Obecna produkcja to inna historia. Jeden z Softeków 6CA7, dwa z Softeków el 64 g dwie swietłany i dwa z obecnych Szukułank. Dla mnie jest to bardzo trudna nazwa. Mają poważne przegrzania na swoich siatkach ekranujących, widoczne przez szczeliny w anodach. Ale te lampy były nowe po wyjęciu z pudełka. W przypadku połączeń pentodowych jest to niedopuszczalne. Wzmacniacze gitarowe są bardzo wymagające dla siatek ekranujących L34. Kiedy wzmacniacz jest wprowadzany w przesterowanie, ekran pobiera dużo prądu. I teraz taka wskazówka. Jeżeli ekran nie jest zimny na biegu jałowym, na pewno wystąpią problemy przy pewnej mocy. Jeżeli więc wkładacie L34 i siatki ekranujące Wam się żarzą, zmieńcie lampę. Przyjrzyjcie się dokładnie wartościom zniekształceń. Należy zauważyć, że generalnie wczesne lampy EL34 mają zniekształcenia mniejsze od 0,6%, podczas gdy późniejsze lampy przekraczały 0,6%. To kolejny dowód na tezę, że ogólna kontrola jakości w fabrykach lamp spadła po roku 1960. Na koniec możecie zobaczyć tabelę z wynikami testów odsłuchowych. Nie będę tego mawiał, bo ten film już trochę trwa. Możecie te tablice sobie zatrzymać, przeczytać i ocenić, którą lampę z aktualnej produkcji, czy też może NOS, założyć do swojego wzmacniacza. Też przetłumaczyłem wybrane testy i recenzje lamp, ale tylko i wyłącznie dla wzmacniacza Hi-Fi. Wzmacniaczami gitarowymi zajmować się nie będę, więc wszystkich gitarzystów zapraszam do wspomnianego magazynu Vacuum typu Valley, żeby odszukać sobie to w sieci, to jest wydanie drugie na przykład, albo wydanie szesnaste i zapoznać się z wynikami testów. Na koniec widzicie tutaj tablicę z autorami tych tekstów oraz miejscami, gdzie znalazłem informacje na temat lampy EL34. Tym dżentelmenom należą się szczere podziękowania za ich ogromną pracę. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że te wiadomości, które tutaj Wam przedstawiłem, okażą się pożyteczne i spojrzycie na lampę EL34 nieco innym okiem, zwłaszcza na okazy NOS. Zwracajcie uwagę na podróbki. Trzymajcie się!